Witam Państwa serdecznie ze stoiska Elektroinfo na 25. Międzynarodowych Targach Energetab 2012. Jest z nami tutaj pan dr Szymczak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jednocześnie będący dyrektorem Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP, tamtejszego też oddziału SEP-u. Bardzo proszę o kilka słów na temat inicjatywy, jaką pan doktor w zeszłym roku podjął, dotyczących szkolenia młodych projektantów. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować redakcji Elektroinfo, a także panu magistrowi inżynierowi Julianowi Wiatrowi, jako wybitnemu specjaliście w zakresie projektowania instalacji elektrycznych, bowiem w Szczecinie podjęliśmy inicjatywę kształcenia studentów jako projektantów biur projektowych. Uważamy, że program studiów inżynierskich w małym stopniu podejmuje bardzo praktyczne sprawy i nie uczy studentów, jak projektować. W tym momencie potrzebna jest nie tylko wiedza, ale także i umiejętności. Zatem zorganizowaliśmy taki kurs około 25 osób w naszym środowisku i chcemy go dalej rozszerzyć na pozostałe środowiska w Polsce. Głównie zwracamy się do kolegów członków SEP-u z Wydziału Elektrycznego ze wszystkich politechnik. Myślimy, że będziemy to pod auspicjami wspólnymi organizować i to będzie wielki pożytek dla przyszłych kadr młodych elektryków. No, mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Jako redaktor naczelny tego naszego miesięcznika Elektroinfo oczywiście zapewniam, że dołożymy wszelkich starań w tym zakresie. Mam nadzieję, że inicjatywa, jaką pan doktor zapoczątkował w Szczecinie w ubiegłym roku, uda się nam rozszerzyć na całą Polskę, no bo rzeczywiście jest taka potrzeba. Biura projektowe w tej chwili raczej słabną, jeżeli chodzi o kondycję. Nie ma w ogóle zainteresowania generalnie, jeżeli chodzi o zdobywanie uprawnień projektowych, uprawnień budowanych, szeroko rozumianych. Jest szansa, że może w ten sposób, w jakiś sposób przyciągniemy młodzież do bardzo cennego, bardzo potrzebnego społecznie zawodu. Ja chciałbym zaprosić redakcję Elektroinfo, a także pana Juliana Wiatrę na kolejne 14. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, które odbędą się tym razem w Częstochowie. Chcielibyśmy o naszej inicjatywie powiedzieć i zainteresować wszystkich młodych elektryków. I druga informacja bardzo ważna. Mam przyjemność pełnić obowiązki także przewodniczącego Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów. Sądzimy, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich powinno pomagać tym najbardziej ambitnym, twórczym studentom w przygotowaniu do zawodu inżyniera. Dobrego inżyniera, żeby mogli wykonywać bardzo ciekawą pracę, a zarazem zarabiać pieniążki na przyszłe życie zawodowe. Tak, jest to na pewno pomysł właściwy, droga jest właściwa. Oczywiście tutaj w tym momencie dysponujemy szeregiem materiałów, które możemy w każdej chwili, powiedzmy, zabezpieczyć, jeżeli chodzi o tego typu szkolenia. Mamy taką serię wydawniczą Niezbędnik Elektryka. Mam również nadzieję, że w niedługim czasie rozszerzy nam się o napęd elektryczny. Tu troszeczkę liczę na pana doktora w tym zakresie, który jest specjalistą z zakresu maszyn elektrycznych. No i był jakiś komplet tych takich mini poradników, bardzo zresztą przydatnych, wielkości kieszonkowej, z której można w każdej chwili skorzystać. Jest to taka najpotrzebniejsza wiedza w tym zakresie zgromadzona. Ogromnie się cieszę, że możemy razem to robić. Myślimy, że w przyszłości namówimy innych kolegów w Polsce do tego, byśmy mogli razem, wspólnie podjąć inicjatywę dobrego przygotowania asystentów projektantów.